Artykuł powstał dzięki Wam głównie ze składek z Patronite. Cześć, witajcie, jestem Wojtek. Dzisiaj kolejny artykuł z cyklu Krwawe Kruki. Ósmy odcinek już, jak wyglądają, czyli wiecie, kosmiczni kleptomani, Krwawe Kruki, a Inkwizycja, jak oni co tam, czy współpracują, czy nie współpracują. Relacje Krwawych Kruków z Inkwizycją są interesujące. Bibliotekarzy zakonu można znaleźć w szwadronach śmierci, a oprócz tego Krwawe Kruki utrzymują szczególnie ciepłe relacje z szarymi rycerzami z Ordo Maleus. Mogłoby się wydawać, że szarzy rycerze jako psioniczny zakon Astartes czują pokrewieństwo z Krwawymi Krukami i ufają im w kwestii tajemnicy istnienia ich zakonu. Szarzy rycerze zostali przypisani do walki u boku Krwawych Kruków w czasie Czarnej Krucjaty na Kronusie z nieznanych powodów. Warto zauważyć, że szarzy rycerze nawiązali ścisłą współpracę właśnie ze swoimi kuzynami Astartes, a nie z żadną inną imperialną siłą na planecie. Należy również pamiętać, że w czasie tej kampanii Krwawe Kruki stanęły do walki z siłami gubernatora militanta Lukasa Aleksandera z Gwardii Imperialnej, a szarzy rycerze mało, że nie wycofali się z konfliktu, to jeszcze stanęli po stronie swoich braci. Co więcej, w czasie dwóch pierwszych krucjat aureliańskich rodzimy podsektor Krwawych Kruków stał się celem ataków sił chaosu i tyranidów. Inkwizycja, mając dowody na to, że spora część kosmicznych marin z zakonu Krwawych Kruków została spaczona mocą chaosu, nakazała inkwizytorce Adriaście i kilku regimentom Astra Militarum zaprowadzenie tam porządku przy pomocy niszczącej siły, jaką niósł ze sobą rozkaz Exterminatus. W wyniku bohaterstwa kapitana Gabriela Angelosa i lojalnych imperatorowi Marines spaczenie chaosu zostało wyparte z regionu, a podsektor ocalony. Mimo to relacje między Inkwizycją a Krwawymi Krukami pozostają napięte, Ordo Hereticus nie zrezygnowało z bacznego przyglądania się działaniom Krwawych Kruków i samego Gabriela Angelosa, a szarzy rycerze, którzy zakończyli po tym incydencie współpracę, to taki przypisek mój, pewnie wracając do domu okazało się, że nie mają połowy swoich zasobów. Jak wygląda doktryna militarna zakonu? Krwawe Kruki wierzą, że ten, kto dobrze pozna swojego wroga, jest w stanie przewidzieć jego ruchy przed wydaniem mu bitwy, co jest lepszą perspektywą niż bezmyślne, berserkerskie szarżowanie czy spontaniczne, błyskawiczne uderzenia. Jest to jednak powodem animozji między Krwawymi Krukami, a bardziej bezpośrednimi zakonami Astartes. Ci, którzy wolą bezpośrednie podejście do walki, uważają Krwawe Kruki za tchórzy, za ich metodyczne podejście do wojny. Jest to jednak bardzo niesprawiedliwe założenie, jako że kiedy już Krwawe Kruki osiądą na danej pozycji, będą walczyć z prawą furią i fanatyzmem porównywalnym z siłami innych zakonów. Kiedy w zakonie Krwawych Kruków padnie już decyzja, żaden dowódca nawet nie modyfikuje wybranej wcześniej strategii, licząc od wstępnych faz planowania aż po ostateczne etapy jego wykonania, wypełniając rozkazy z bezlitosną skutecznością. Dzięki potężnym dywinacjom bibliotekarzy zakonu, plany strategiczne Krwawych Kruków są niezwykle szczegółowe. Ich niesamowite zdolności do przewidywania wrogich ataków i inwazji nie jeden raz uratowały nie tylko same Krwawe Kruki, jako że zakon jest, jeśli tylko to możliwe, uprzedza swoich sojuszników o nadchodzącym zagrożeniu, jeśli sam je wpierw wykryje. Część purytańskich inkwizytorów dzieli się ze swoimi kompanami mroczną, smutną opowieścią o losie Legionu Tysiąca Synów i ich prymarsze, Magnusie Czerwonym, których droga do potępienia zaczęła się właśnie od ich cudownych umiejętności przewidywania przyszłych wydarzeń, podobnie jak ma to miejsce w przypadku Krwawych Kruków. Przed przystąpieniem do walki członkowie zakonu niemal zawsze intensywnie studiują metody prowadzenia walki przez swojego wroga, analizując jego taktykę i strategię. W trakcie prowadzenia przez bibliotekarzy wyczerpujących badań gromadzą oni wszystkie raporty rekonesansowe, źródła historyczne i środki psychologiczne będące w ich zasięgu. Dopiero gdy wszystkie sensowne środki zostały wykorzystane do zebrania danych na temat wroga, Krwawe Kruki przystępują do ich analizy. Proces analizy może im zająć całe solarne dni lub nawet tygodnie, w zależności od wiarygodności uzyskanych informacji i doświadczenia braci bitewnych w walce z wrogiem, którego temat jest studiowany. Ostatecznie, kiedy analiza jest już zakończona, Krwawe Kruki decydują o najlepszym taktycznym rozwiązaniu problemu. Na etapach analizy i planowania oficerowie zakonu często w dużej mierze polegają na poradach bibliotekarzy. Oczekuje się od nich wykorzystania ich umiejętności do wejrzenia w głębie osnowy celem zdobycia dodatkowych informacji na temat ich przeciwnika. W zakonie Krwawych Kruków te umiejętności są dla bibliotekarza równie ważne, co umiejętne wykorzystanie mocy osnowy w bezpośredniej walce.
Uzyskawszy odpowiednio przygotowany plan działania, dowódca siły uderzeniowej przedstawia go braciom bitewnym, którzy mają wziąć udział w misji. Generalnie plany tworzone przez krwawe kruki zawsze mają furtki zapasowe, pozwalające odpowiadać krwawym krukom na zmienne warunki pola bitwy i uzyskiwać różne rezultaty po zakończeniu się walki. Plany B krwawych kruków często dotyczą diabelnie drobnych szczegółów. Kiedy już przygotowane plany zostały przedstawione na głos, a bracia bitewni nie wnieśli poprawek, rzadko zdarza się, by były one w jakikolwiek sposób zmieniane. W czasie prowadzenia bitwy krwawe kruki niemal nigdy nie wychodzą poza ramy wcześniej ustalonego planu. Po części dzieje się tak dlatego, że boleśnie szczegółowe plany zakonu umożliwiają im uwzględnienie wielu różnych ostatecznych wyników starcia, jednak częściej ma to związek z wnikliwymi talentami ich bibliotekarzy, którzy niemal zawsze dostarczają zakonowi wiarygodnych informacji odnośnie tego, czy dany plan jest odpowiedni w stosunku do warunków, jakie mogą czekać na krwawe kruki na polu bitwy. Niekiedy krwawe kruki dobrowolnie oddalają się od standardowych dyrektyw kodeksu Astartes przy układaniu skomplikowanych strategii. W takich wypadkach zawsze posiłkują się dodatkowymi informacjami lub nadzwyczajnym rodzajem broni, czyniąc z nich kamień węgielny całego planu. W ten sposób zakon utrzymuje w swoich szeregach pogląd, zgodnie z którym jego Marines podążają za filozofią i dyrektywami kodeksu, jednocześnie nie ograniczając się na myśl faktu, że liczy on sobie ponad 10 tysięcy lat. Choć bracia bitewni wierzą, że ich tajemnice muszą być pilnie strzeżone, wierzą także, że ich zasoby muszą być odpowiednio wykorzystane celem odniesienia zwycięstwa nad wrogiem przy minimalnych stratach. Tak jeszcze szybko dodam, bo zapomniałem na początek, dostałem wiadomość, że Radosław coś kupił u Magdaleny z biżuterii i Paweł, który napisał, uwaga, fajne przedmioty, PS, pozdrawiam Wojtka. Dzięki Paweł, dzięki Radek wam za zakupy, trzymajcie się. A my lecimy dalej z wierzeniami zakonu. Wiedza to potęga, strzeż jej pilnie. To okrzyk bitewny krwawych kruków i filozoficzne motto zakonu. I również powinno być jeszcze, wy nasi sojusznicy, uważajcie, gdzie zostawiacie swoją broń. Krwawe kruki głęboko wierzą w imperatora. Jest tak prawdopodobnie dlatego, że nie wiedzą, kto był ich prymarchą, co prowadzi ich do czczenia imperatora z większym ferworem, niż ma to miejsce w innych zakonach. Podobnie jak większość kosmicznych Marines, czczą go nie jako Boga, a jako najpotężniejszego człowieka, jakikolwiek istniał. Jest to jednak pogląd, który często stawia zakon w konflikcie z eklezjarchą. Eklezjarchią jako całość. Dobrze znanym okrzykiem bitewnym zakonu jest hasło za nieznanego prymarchę i imperatora. Mottem i maksymą zakonu są zaś słowa wiedza to potęga, strzeż jej pilnie. Jest to hasło leżące u podstawy wierzeń zakonu. Jako że misja zdobywania wiedzy krwawych kruków upodabnia ich nieco do Adeptus Mechanicus, zakon utrzymuje ciepłe relacje z marsjańskim kapłaństwem, pewnie sobie podbierają co nieco. W historii Imperium już nie jeden raz siły krwawych kruków łączyły się z flotami eksploratorskimi Mechanicus w poszukiwaniu archeotechnologii i zaginionej wiedzy w nieznanych rejonach galaktyki. Krwawe kruki aktywnie szukają miejsc, w których mogą odnaleźć zaginione artefakty, słynne źródła pisane i starożytne relikty, by ochronić je u boku swoich tajemnic przed arcywrogiem. By to osiągnąć, krwawe kruki polegają na swoich bibliotekarzach, by ci prowadzili dalsze badania i poszukiwania, poszerzające zapasy ich librarium i relikwiarium. Krwawe kruki wierzą, że informacja jest najpotężniejszą dostępną dla nich bronią w walce z wrogami imperatora. Co więcej, krwawe kruki są niezwykle dumnym i tajemniczym zakonem, mającym obsesję na punkcie rytuałów, historii i zdobywaniu dostępu do wiedzy, szczególnie w kwestii ustalenia prawdy na temat ich początków. Ta luka w historii krwawych kruków sprawiła, że na ten temat pojawiło się w zakonie wiele spekulacji. Cóż bowiem za okrutny los musiał spotkać krwawe kruki, że tak wielką i ważną część ich historii wymazano z ich własnych kronik? To właśnie postawienie tego pytania przez krwawe kruki zapoczątkowało ich świętą misję zdobywania wiedzy i wszystkiego, co wokół ich rąk sięga, i informacji za wszelką cenę. To zadanie niewątpliwie wystawiło jednak braci bitewnych na mordercze działanie wiedzy heretyckiej. Niektórzy spoza zakonu kwestionują mądrość działań krwawych kruków, odnosząc się do bezpieczeństwa związanego z błogą ignorancją. Z uwagi na wiele różnych aspektów prowadzonych przez zakon śledztw, krwawe kruki często współpracowały z członkami Adeptus Mechanicus. Na przestrzeni tysięcy lat kosmiczni Marines odkryli bowiem wiele obiektów stworzonych w oparciu o archeotechnologię, z których niemal wszystkie oddali sługom Omnisjasza bez kwestionowania ich praw do tego typu artefaktów.
Kult maszyny nie pozostał wobec tego obojętny i zawsze odpłacał się krukom, obdarowując ich siły dodatkowymi zapasami broni, dzięki którym następne poszukiwania krwawych kruków szły jeszcze lepiej. Między krwawymi krukami a Adeptus Mechanicus nie zawarto jednak nigdy formalnej przyjaźni, jako że to mogłoby urazić bardziej potrzebujące zakony. Ich relacje zdają się jednak reprezentować zrozumienie obu stron względem partnera, oparte na oświeconym własnym interesie. Krwawe kruki chętnie wykorzystują dodatkowe zapasy przy odbudowie sił zakonu po stratach, jakich doświadczyły w ostatnich konfliktach. Okrzykiem bitewnym zakonu jest zawołanie: wiedza to potęga, strzeż jej pilnie, i nie należy go traktować wyłącznie jako hasło rzucane w powietrze na kilka sekund przed szarżą w stronę wroga. Jest to motto, którym bracia bitewni żyją. Szczerze wierzą oni, że informacja jest kluczem do rozwiązania niezliczonych problemów i bronią, którą Imperium może wykorzystać w walce z wrogami. Jasno wyjaśnia to fakt tego, dlaczego krwawe kruki tak szczegółowo przygotowują się do walki. Kluczem do zwycięstwa jest dla nich informacja. To dlatego zakon utrzymuje zdobytą wiedzę w tajemnicy przed resztą galaktyki, nawet przed własnymi sojusznikami służącymi temu samemu Imperium. W zakonie nie jest niczym rzadkim, by grupy bibliotekarzy stojących na czele armii serwitorów i skromnej liczby kosmicznych Marines przeprowadzali misje poszukiwawcze zaginionych artefaktów, których lokalizacja została jakiś czas wcześniej ustalona dzięki rytualnej dywinacji. Nie jeden raz wplątało to krwawe kruki w konflikt z samą Inkwizycją, jako że wiele odnalezionych przez siły zakonu artefaktów było przesiąkniętych wpływami rujnujących mocy. Krwawe kruki wierzą, że ich świętym obowiązkiem jest niszczenie sił chaosu wszędzie tam, gdzie będą w stanie je odnaleźć, a co więcej, wierzą, że poprzez odzyskiwanie i niszczenie narzędzi chaosu sprawiają, że nie dostaną się one w ręce arcywroga. Jednocześnie krwawe kruki nigdy nie paliły się do udowodnienia galaktyce, że faktycznie zniszczyły choć jeden z setek odzyskanych na przestrzeni wieków artefaktów. Te i inne działania nigdy nie sprawiły, że krytycy zakonu nagle umilkli. Gdy mroczne plotki na temat krwawych kruków zaczęły krążyć wśród wpływowych ludzi Imperium po zakończeniu się trzeciej krucjaty aureliańskiej, inkwizytorzy zarówno z Ordo Maleus, jak i z Ordo Hereticus wyruszyli do podsektora Aurelia w znacznej liczbie, chcąc poznać prawdę osobiście. Niestety dla nich samych ich ekspedycje splotły się w czasie z narodzinami Wielkiego Ryftu. Od tamtej pory nikt nie słyszał na temat żadnego z nich ani słowa. Większość z nich uznano za zmarłych lub zaginionych w śmiercionośnym uścisku burzy osnowy, która rozerwała galaktykę na dwie części. Starożytny mistrz i dowódca bibliotekarzy zakonu Azaria Gwidia jest jedynym tak bardzo czczonym w zakonie Marine, choć krwawe kruki nie wierzą, że służył w ich szeregach od dnia powstania ich zakonu, przypisuje mu się zapoczątkowanie wielu zakonnych tradycji. Choć był on zwykłym kosmicznym Marine, krwawe kruki nazywają go Wielkim Ojcem. Jest to tytuł, którym inne zakony nazywają swojego prymarchę, a niekiedy nawet i samego imperatora. Tak wielka cześć oddawana zwykłemu bratu bitewnemu jest rzadkością wśród Astartes, ale najprawdopodobniej to właśnie w ten sposób krwawe kruki wypełniają pustkę we własnej historii i ikonografii, jako że brakuje im wiedzy na temat tożsamości ich prawdziwego genetycznego ojca, prymarchy. Ich poglądy na temat imperatora ludzkości są jednak bardzo podobne do poglądów utrzymywanych w innych zakonach. Krwawe kruki darzą imperatora głębokim szacunkiem i mają go za swojego stwórcę i najwyższego przywódcę, ale nie podążają za naukami imperialnego kultu i nie wierzą w boskość imperatora. W samym zakonie istnieje niewiarygodnie mało źródeł na temat przywódców zakonu przed nadejściem Wielkiego Ojca. Pomóc nie są tu w stanie nawet legendy krwawych kruków. Wielu uczonych Adeptus Administratum wierzy, że to jego legendarna rola jako dowódcy bibliotekarzy i mistrza zakonu sprawiła, że po dziś dzień bibliotekarze pełnią w ich zakonie tak ważną rolę. Od momentu objęcia dowództwa nad zakonem przez Angelosa, krwawe kruki odnowiły w sobie ferwor, z jakim zwalczają przytłaczające ich siły chaosu. W dużej mierze ma to związek z herezją, którą Gabriel Angelos odkrył w szeregach zakonu. Może to mieć również związek z zepsuciem, jaki obecny mistrz krwawych kruków odkrył przed laty na Cyrene. Tak czy inaczej, pod jego przewodnictwem wszystkie tradycje zakonu dotyczące osnowy i istot w niej żyjących są dziś szczegółowo badane przez zakonnych bibliotekarzy. Wewnętrzny krąg zakonu doskonale zdaje sobie sprawę, że krwawe kruki zwyczajnie nie mogą sobie pozwolić na odniesienie jakichkolwiek dodatkowych strat w obliczu zdrady lub herezji. I tyle, jeśli chodzi o dzisiejszą dawkę informacji
A o krwawych krukach ja dziękuję Wam bardzo serdecznie. Dziękuję wszystkim, którzy wspierają kanał na Patronite, oglądając reklamy, klikając w reklamy. Oczywiście, jak już wspomniałem, dziękuję wszystkim tym, którzy tam też kupują jakieś prezenciki. Wiadomo, dziewczynom, chłopakom, czy komu tam, czy mamom, czy babciom, czy ciociom. Można tam zajrzeć. Od każdego zakupu dostajecie 20% rabatu. Jest tam on automatycznie naliczany. Tak więc dostajecie też, coś zyskujecie. I w jakiś sposób wspieracie kanał. Ja niedługo będę robił taki filmik, ponieważ mam parę osób znajomych, które mają ciekawe rzeczy. Ja myślę, że Wam się na pewno przydadzą, ponieważ nie wiecie, co kupić dziewczynie, nie wiecie, co kupić chłopakowi, nie wiecie, co kupić mamie i tak dalej. Mam parę pomysłów, mam paru znajomych, którym na pewno Wasze, że tak powiem, zakupy się przydadzą, ponieważ, no wiadomo, kryzys i te sprawy i tak dalej, i tak dalej. Ale to będzie całkiem niedługo. Pewnie cały filmik o tym zrobię. I co? I tyle na dzisiaj, jeśli chodzi o informacje. Dziękuję Wam bardzo. Trzymajcie się. Do następnego razu. Cześć. Wejdź na Patronite i wesprzyj projekt.